pochowanie jest po mojej mamie i po mojej babci. Moja mama chodziła właśnie w stroju śląskim. Chodziła na co dzień, od święta, od 14 roku życia aż do śmierci. I nie umiałam tego wszystkiego zniszczyć, wyrzucić. Nie jest jeszcze to cały komplet strojów, dlatego że też rodzina, podzieliłam się z rodziną i te stroje już potem nie wróciły. Ale te wszystkie, które zostały, to traktuję z wielkim pietyzmem. Czy korale, czy krzyżyk ten śląski nasz. A poza tym wszystkie inne stroje, bo to są stroje niezwykłe. Czasami one się kojarzyły z chłopskimi, bo tak nazywano, że chodzą kobiety na Śląsku w chłopskich strojach. Ale te stroje, można powiedzieć, są strojami bardzo tak jak królewskimi, takimi szlacheckimi strojami. Są niezwykle szyte i niezwykle szanowane i z niezwykłych materiałów. Mogę tu przedstawić fartuchy robocze, które mamy, które wiszą. I te dwie panie, które tutaj mają w ręce grabie, to są stroje do siana, do pola, do takie robocze po domu, gdzie one w tym właśnie pracowały. Następny strój jest strój już bardziej wyjściowy, bo one jak kobiety, jak szły do lekarza, szły też do szkoły na wywiadówkę, do sklepu, jechały do miasta, czy cokolwiek załatwić do urzędu, to już nie szły w byle jakich strojach roboczych, ale już ten fartuch jest inny. Widać na dole jest haftowany brzeg, prawda? Ten fartuch jest w paski, w kwiatuszki jest jakla i ma koronkę ozdobną.